Siemaneczko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie w 57. odcinku z serii levelowania nowego konta. Ja jestem Yuken, a dzisiaj moi drodzy podam wam fajny sposób na szybkie wbijanie kasy i expa od 68. levelu. Dlaczego od 68? Dlatego, że jest nam do tego potrzebny amazoński labirynt. Co do kasy, no to myślę, że na tym już 68 levelu ta kasa wam na wszystko starcza. Jak widzicie, tu mam 488 tysięcy, gdzie specjalnie już nie oszczędzam. Wiem, że na sprzęt spokojnie mi niedługo starczy na zmiany, także o tą kasę się nie martwię, ale pokażę wam po prostu sposób na wbicie expa. Jest to jeden ze sposobów, moi drodzy, dlatego że tych sposobów jest kilka. Właściwie można by powiedzieć, że to są trzy metody na szybkie wbijanie expa. Wszystkie trzy wam pokażę. A wydaje mi się na tym levelu, podkreślam, na levelu 68, 9 do 70, ta metoda wydaje mi się po prostu najbardziej taka skuteczna, najbardziej dynamiczna, bo mam na myśli to, że nie ma takiej totalnej nudy. W przypadku drugiej metody jest ona według mnie bardziej nudna, ponieważ obie dotyczą niestety, kochani, łowienia z motorówki na spławik, co dla mnie zawsze, jak oglądacie moją serię, uważałem, że jest to totalna nuda. Więc żeby to robić fajnie, sprawnie, to wam pokażę, jak to zrobić. A więc, moi drodzy, wsiadacie w motorówkę i obok pomostu macie pierwszy spot, na który płyniecie. Będziemy oczywiście łowili rekiny. Metoda bardzo fajna, sprawdzona, przetestowana. Jest to po części kontynuacja poprzedniego odcinka, więc jak chcesz więcej szczegółów, to zajrzyj do poprzedniego odcinka. Ja tam to testowałem na tym odcinku, testowałem też poza odcinkiem. A dziś po prostu pokażę ci, jak to fajnie zrobić. Oczywiście, moi drodzy, po pierwsze pogoda. Ja mam w tej chwili inną pogodę i będę sobie ją testował. Nie będę wam pokazywał, jak łowię, ja wam chcę tylko metodę po prostu pokazać. Słuchajcie, bardzo ważna i tak, co bardzo ważne, jeżeli na przykład masz pogodę, która nie do końca trybi z tym, jaką powinnaś mieć pogodę do tej metody, to bardzo ważne, oczywiście przesunięcie nocki, znaczy dnia, kosztuje 1500 kasy w grze, więc nie jest to jakiś tam duży pieniądz. Ale jeżeli nawet nie chcesz tracić i marnować tych dni, możesz te metody ze sobą łączyć, ponieważ druga metoda, mogę ci już tyle troszkę zdradzić, że druga metoda będzie tak zwaną metodą nocną. Także te metody można ze sobą połączyć. Dziś skupimy się tylko i wyłącznie na tej jednej metodzie. Najlepsza pogoda, jaka może być, tylko tu się też coś buguje. Tutaj nie ma tego deszczu, tutaj powinno być słońce. I jak widzisz, tutaj się troszkę te wykresy bugują i niestety musisz też zwrócić na to uwagę, że nie zawsze to wszystko działa. W każdym razie wiem z doświadczenia, że tutaj jest słońce. Nie wiem, dlaczego na wykresie pokazuje nam deszcz. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast powinno tutaj być słońce. Lub słońce za chmurą, tak? Obie pogody są spoko. I polega to mniej więcej na tym, że na tym pierwszym spocie respisz się od rana, od 5 rano. Pokażę ci markerki. I na tym spocie łowisz od 5 rano. Oczywiście cały czas, podkreślam, mówimy o rekinach, tak? Cały czas mówimy, moi drodzy, tutaj o rekinach. Proszę bardzo, tutaj sobie jakiegoś tam medalowego złowiłem. Całe szczęście, że taki mały, bo widzisz, słońce za chmurą. Oczywiście na krwistą przynętę łowimy. Całe szczęście, że taki mały, bo wszedł nam do siatki. A tutaj już konkretny medal, którego... To jest akurat marker z mojego poprzedniego konta, takiego jeszcze na tym koncie nie złowiłem. I teraz na czym to, moi drodzy, polega? Ja sobie też ustawię na krwistą przynętę, bo też testowałem inne rzeczy, więc od razu sobie ustawimy na krwistą przynętę. Więc, moi drodzy, na czym to polega? To jest dosyć proste. Zaczynasz łowić tutaj od 5 rano. Ja sobie rzucę, żeby nie robić pustych przebiegów. Natomiast, tak jak mówię, ja mam zupełnie inną godzinę w tym momencie, kiedy to do ciebie nagrywam i... zupełnie inną pogodę, więc tym się nie sugerujcie, ja po prostu tylko rzucam. Żeby coś się działo, zanim wam to powiem. Łowisz od 5 rano na tym spocie, tak? I wiadomo, że no nie będziesz mieć tych brań dosłownie co chwilę, tu musisz mieć, troszkę uzbroić się w cierpliwość. To nie jest tak, że co zarzucisz spławik, to będzie branie, więc pierwszy protip, jeśli rzucasz spławik i no nie dzieje się nic w ciągu 5 do 10 minut czasu gry, znaczy bardziej 10 minut czasu gry, bym powiedział. No po prostu przerzucaj ten spławik jeszcze raz. Tutaj jak widzisz, on nam nie spływa, tutaj nam motorówka nie jeździ. Bardzo ważne, nie zakładamy, nie zarzucamy kotwicy, tak? Kotwica musi być podniesiona po to, żebyś z tą rybą mogła się
pobawić. Drugi protip, bardzo ważny, ja ci pokażę, jaką mam wędkę, bo te zabawy, kochani, które były no, dotychczas, już się skończyły po aktualizacji i widzieliście to w poprzednim odcinku, to jest jakby uzupełnienie, musiałem kupić mocniejszą wędkę, czyli minimalnie, no mam taką wędkę, jaką mogę mieć na tym levelu, mam wędkę do 31,5 kg, kołowrotek no, troszkę większy, 32 kg, żyłka też 31,5. No i tam przypon akurat sobie ogromny założyłem, to akurat nie ma znaczenia, takie miałem, to sobie mocniejsze przypony założyłem, żeby mi nie zerwało przyponu. Natomiast do czego zmierzam? Jeżeli będziesz mieć słabszą wędkę, co widzieliście w poprzednim odcinku, to po prostu będzie komunikat, że ryba jest zbyt silna, jakby nie zerwie wam się przypon, nie zerwie wam się haczyk, że przegryzł, że ryba, bo są też takie komunikaty, że ryba przegryzła przypon, owszem, bywają. Natomiast tutaj będzie konkretny komunikat, że ulepsz sprzęt, bo ten sprzęt jest, ryba jest zbyt silna. No więc niestety, jeżeli będziecie mieli zbyt słabą wędkę spławikową, nic złowienia medalowych tutaj rekinów. I skończyło, i według mnie dobrze, bo niektórzy łowili nawet na wędkach 4-5-kilogramowych, a tutaj to już tak łatwo nie jest. Nie ma wciągania ryby od razu do motorówki. Skończyło się. Jest to po aktualizacji zmienione. Tu akurat uważam, że bardzo dobrze, no bo jednak sami przyznacie, że bardzo mało realistyczne byłoby, żebyśmy takiego rekina od razu wciągali do motorówki. No jest to troszkę dziwne. Więc łowisz od 5 rano do najpóźniej. 6:30 to jest 1,5 godziny czasu gry. Najpóźniej. Czyli o 6:30 6:30, 6:30 te brania już tak zanikają. Mimo, że tam tak naprawdę jest ten szczyt cały czas taki sam, to tu w tym spocie konkretnym te brania zaczną gdzieś tak zanikać około 6:30. Możesz równie dobrze łowić do 6:00, to tak naprawdę zależy, ile zapełnisz siatki. Wszystko, co złowisz, czyli każdego młodego żarłacza, tak, każdego zwykłego żarłacza ładujesz do siatki. I teraz też bardzo ważna rzecz, taki ważny protip, że jeśli już złowisz tutaj medalowego rekina, to tak naprawdę te brania zanikają. To jest tak samo, jak było w przypadku innych ryb w unikatach na danym spocie, że jeżeli już złowiłeś unikata, no to już unikata kolejnego nie złowisz i te brania też zanikają. Tak tutaj, bo rekiny nie są unikatowe, tutaj największe rekiny to są medale, chciałbym ci przypomnieć. Nie licząc może oczywiście tego potwora. No ale to jest wyjątek, nie? Natomiast medale, jeżeli złowisz tutaj medala na tym spocie, to tak naprawdę brania już możesz tam sobie zarzucić, zobaczysz, jak się nic nie dzieje, to po prostu zwijasz manatki i płyniesz na drugi spot. Czyli łowisz na tym konkretnym spocie, jeszcze raz ci pokażę markery, bo wiem, że często o to też prosicie, a wolę wam dwa razy to pokazać, żeby wszystko było. Tak plus minus, ten wiadomo, nie chodzi o jakiś tam marker. Tak jak widzisz, wczesny ranek, czyli to jest między 5 a 6:30, słońce za chmurą bądź samo słońce, gwista przynęta i jeżeli medalowego wyławiasz, no to po prostu już jest gites. Potem jest drugi spot, czyli do 6:30 maksymalnie. Ja wam oczywiście już pokażę w tym poradniku, tutaj na szybko i tak nagrywamy, mimo że było w poprzednim odcinku, ale skoro to jest poradnik z Expem, to wam pokażę już, jak tam dopłynąć. Troszkę się tu kijowo pływa, niestety, no nic z tym nie zrobimy. Skręcamy w prawo, tutaj będzie trzeba taką małą zawrotkę zrobić. I płyniemy tu, moi drodzy. Przesuniemy czas w tym momencie i tu masz dwie opcje. Jak zrobisz, to zależy od ciebie. Ja obie opcje stosuję. I znaczy, prędzej stosuję tą opcję, o której ci powiem w tym momencie, to znaczy ustawiasz sobie czas na godzinę 18, tylko jeszcze raz mówię, u mnie teraz, kiedy ci to nagrywam, nie ma tego czasu, nie ma tej pogody, nie sugerujcie się tym, co jest u mnie, tak? Jakby no w tej chwili no nie mamy tej pogody, ale mogę jeszcze wam dla testu sprawdzić i pokazać, że to było tutaj. Czekajcie, bo coś mi, a tu mi mapa nawaliła, dobra. Dobra. Za daleko popłynąłem, bo mi, wiecie co, fajnie jest to teraz zrobione, że w motorówce widzisz marker, nie? Na motorówce widzisz marker, ale przez to, że miałem mapę zrobioną, to trochę przepłynąłem. Dobra, to jest tutaj.
Tutaj masz taką fajną zatoczkę. Jeszcze kawałek. Trochę zagalopowałem, zagadałem i za daleko popłynąłem. No bywa, bywa, moi drodzy. Tutaj, słuchajcie, macie taką zatoczkę. Jak widzicie, jest tutaj markerek, to jest tutaj. Już wam markerek pokazuję. I tutaj i teraz tak, opcja jest taka, moi drodzy, że na godzinę 18 możecie ustawić czas. Tylko uwaga, też jest taki dosyć ważny. Testowałem, więc mogę to powiedzieć. Zobaczcie, tu macie marker. Akurat jakiegoś tam sobie zwykłego zaznaczyłem, medale też tu wyciągałem, nie postawiłem markera akurat na zwykłego. Późny wieczór, czyli o co chodzi? Rzucasz sobie tutaj, tak samo wyławiasz młode żarłacze, no ale już może ta siatka ci się w pewnym momencie zapełniać, prawda? Więc od 18 zaczynasz łowić młode żarłacze, zwykłe żarłacze, tak? Aż trafisz medala. Tylko uwaga, medala trafisz około godziny 20 po 20. Nie wiem dlaczego schodzi to ze szczytu, ale medalowy rekin bierze nam właśnie po godzinie, moi drodzy, 20. Więc skoro nie zależy ci tak na kasie, bo i tak ta kasa będzie przyzwoita za siatkę, a mogę ci powiedzieć, że robiąc tą metodą na siatce wyciągniesz, uwaga, 150 tysięcy, tak około 150 tysięcy gotówki powinnaś na siatce wyciągnąć. Czyli to jest całkiem naprawdę przyzwoita kasa. A jeżeli zależy ci na ekspie, no to co możesz zrobić? Możesz zrobić jedną bardzo prostą rzecz, a mianowicie taką, że łowisz te żarłacze zwykłe. Mówię o młodych żarłaczach, tak? One te najmniejsze, młode żarłacze. Rzucasz je do siatki. Kiedy siatka ci się zaczyna dopełniać, wypuszczasz młodego żarłacza po to, żeby wpuścić do siatki zwykłego żarłacza, tak? Czy, no wiadomo, medalowego. Za medalowego to dostajesz expa tyle, że za głowę się chwycisz. Ponad 20 tysięcy expa, słuchajcie, jest za medalowego żarłacza, także no jest to kasa bardzo przyzwoita, nie? Bardzo przyzwoita. Znaczy, mówię o expie, bo nie mówię teraz o kasie. Kasa to jest jeszcze większa. Także mówię, z siatki takiej, w której będziesz mieć dwa medale tą metodą, czyli rano na pierwszym spocie łowisz tak długo, aż złowisz medalowego, cyk, złowiłaś, przechodzisz na ten spot, na którym jesteśmy teraz, jak widzisz, jest on dosyć blisko i dosyć łatwo tu dopłynąć, cyk, łowisz, aż złowisz medalowego. Jak znowu sytuacja się powtarza, jak złowisz medalowego po 20, może to być równie dobrze chwilę przed 21, więc tutaj akurat jest potrzebna jak najbardziej twoja cierpliwość, twoja wytrwałość. Tutaj inaczej tego po prostu nie zrobisz jak cierpliwością. I tak jak mówię, jest metoda generalnie łowienia na motorówce, no dla mnie jest metodą nudną, ale na 68 levelu przy sprzęcie, który masz na tym levelu, nie jesteś w stanie szybko ekspić. Dlatego dwie metody ci pokażę z motorówki. Ta jest moim zdaniem o wiele bardziej dynamiczna niż ta, którą pokażę ci jutro. Ta jest o wiele tak bardziej, no o wiele ciekawsza, o tak bym powiedział, no bo tutaj cały czas coś się dzieje, a jeżeli nawet chwilę musisz poczekać, to zawsze możesz sobie coś jak masz dwa monitory, zawsze możesz sobie coś na drugim monitorze porobić, ja tak często robiłem, szczególnie po tej godzinie 20, gdzie słuchajcie, chciałem złowić tego medalowego rekina tutaj, a po godzinie 20, no trochę trzeba też poczekać, czasem po 20 minut czasu gry się kompletnie nic nie dzieje. Jedyne, co ja robię, to przerzucam spławik, bo w tym konkretnym spocie, jak widzisz, i motorówka, i spławik będą ci spływały, będą się przemieszczały i co jakiś czas trzeba przerzucić. Co właśnie, jak widzisz, robię. No to, że akurat tu nie mam brań, bo jak widzisz, no nie mam dobrej pogody, tak? To nie jest... Ja ci dlatego mówię, żebyście to robili w pogodę, która jest słońce za chmurą, bądź samo słońce, tak? No taka pogoda, widzicie, pochmurna, gdzie mamy szczyt brań, bo jest ten totalny szczyt brań. Jak widzicie, to nie oddaje kompletnie, także, ale no nie nagrywam tego poradnika, żeby ci pokazywać, jak ja wyciągam rekina, bo to możesz sobie zrobić sama, ale też dzięki temu się przekonuję, że ta pogoda taka pochmurna nie do końca oddaje, nie? Także łowisz sobie tutaj, nawet i na opór możesz lecieć, czyli powiedzmy od tej 18 do 21. Jeżeli chcesz zrobić to szybciej, chcesz złowić tylko tego medalowego, tak?
no to możesz ustawić sobie czas na przykład 20, ale wtedy ryzykujesz, czy on ci się trafi, bo to jest taki ryzyk fizyki. Ja nie dam ci gwarancji, że na pewno ci siądzie tutaj medal, nie? Powinien siąść, ale wiecie, no gwarancji 100% nigdy nie ma. Więc jeżeli ustawisz ten czas na 20, to ryzykujesz, czy trafisz medala, tak? A inne ryby, potencjalne na przykład dwa żarłacze zwykłe, które byś w tym czasie złowił czy złowiła, ci odpadną. Także tyle w zasadzie, jeśli chodzi o to, o ten sposób z levelowaniem. Robisz to, przesuwasz na następny dzień. I teraz jeśli następnego dnia będzie ta pogoda taka jak na przykład u mnie, czyli pochmurna, czyli niesprzyjająca, no to warto wtedy robić tą metodę drugą na levelowanie, którą wam pokażę. I łącząc te dwie metody, będziesz mieć troszkę różnorodności. Oczywiście możesz przesuwać czas, no bo tak jak mówiłem, doba, przesunięcie doby to jest 1500, także to nie jest jakiś majątek. Gdzie za siatkę dostaniesz 150 tysięcy, no to wiesz, to zapłacić za przesunięcie czasu 1500 czy nawet 3000 to nie jest jakby tragedia, nie? To jest jakby inwestycja, którą się w koszty wlicza. Także tak to by wyglądało, jeśli chodzi o ten odcinek, o konkretnie rekiny. Myślę, że to jest metoda spoko, metoda całkiem git. Daj znać w komentarzach, co sądzisz, czy stosujesz tą metodę, czy lubisz tutaj łowić rekiny, jeżeli już jesteś na tym levelu. A jeżeli macie jakieś pytania, to też możecie śmiało pisać w komentarzach, bo seria z pytaniami dla widzów jest cały czas aktualna. O 21, jeżeli są pytania, to wrzucam odcinki o godzinie 21, w których to odcinkach odpowiadam na wasze pytania. Ja się będę z wami żegnał, bo wszystko w zasadzie już pokazałem, powiedziałem. Staram się to jak najszybciej powiedzieć, żeby mi ten odcinek nie trwał, nie wiem, z pół godziny czy dłużej. Także no, samo łowienie to tutaj już sobie podarujmy. Mogę to zrobić poza odcinkiem. Ja się z wami żegnam i do następnego odcinka, w którym poznasz drugą metodę. Właściwie już połączoną, bo to będzie druga i trzecia. W następnym odcinku podam ci dwie metody, bo one się troszkę łączą, jeśli chodzi o levelowanie konta, chociaż ta druga jest ciekawsza, ale trudniejsza. Znaczy ta trzecia, a pierwsza, a druga jest no troszkę bardziej nudna od tej. Chociaż tak jak widzicie, przy tej pogodzie, jakbym miał to teraz, jeżeli dlatego nie pokazuję wam, żebyście w chmurę łowili, bo sami widzicie, jaka to jest nuda. I oczywiście, że pewnie jakiś rekin mi tu siądzie, bo trudno, żeby nie siadł, ale dla mnie, w czasie, w którym wam to nagrywam i się nic nie dzieje, dla mnie to jest totalna nuda, totalna monotonia, także... Nie lubię, jak się coś dzieje. I w pogodę, gdzie jest słoneczko, czy słoneczko za chmurą, nie byłoby takiej sytuacji w tym czasie, co dla was nagrywam, żeby tutaj nic nie wzięło, nic nie skubnęło. Także dlatego polecam wam akcję dynamiczną, pogodę ze słońcem. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego odcinka w takim razie. Cześć.